Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj gościem jest pan Piotr Wójcik. Czy zgadza się? Tak, dobrze. Mieszka pan w czeskim Cieszynie, ale jest pan urodzony w polskim i w ogóle nie znosi pan takich podziałów. Tak, ja jestem po prostu cieszeniakiem. To, że akurat urodziłem się po jednej stronie Olzy, a w tej chwili mieszkam po drugiej, to niczego nie wnosi, to niczego nie zmienia. Urodziłem się w Cieszynie i mieszkam w Cieszynie. Tak, i muzyka towarzyszy panu od dawien dawna, taka muzyka trochę ambientowa, jakby to jeszcze nazwać, ten projekt, któremu pan od 20 paru lat patronuje. No tak, muzyka towarzyszy mi w zasadzie od samego początku, bo przecież od wczesnego dzieciństwa, tak, gdzieś okolice 5-6 roku życia zaliczyłem oba stopnie naszej cieszyńskiej szkoły muzycznej. No oczywiście towarzyszy mi też jako muzykowi, nazwijmy to zawodowemu, chociaż nie żyjącemu bezpośrednio z muzyki, no bo tam od tych ponad 20 lat w tej chwili istnieje projekt Irnaet na przykład, ale przewinąłem się też przez inne zespoły, przecież Cieszyński Tęgorod i nie tylko, więc ta muzyka jest ze mną rzeczywiście cały czas. A jak pan określił ten gatunek, w którym pan jest cały czas? Powiem szczerze, nie przepadam za szufladkowaniem, nie przepadam za wtłaczaniem, za jakimś etykietowaniem, chociaż wiadomo, że żeby gdzieś się tam połapać i odnaleźć, no to ludzie poszukują jakichś punktów odniesienia, tak? Generalnie, gdyby w ogóle próbować jakoś muzykę Nirnaed określić, to te starsze nagrania, zwłaszcza te starsze, to powiedzmy byłoby coś pomiędzy muzyką neoklasyczną bardziej, może tak trochę też liźniętą, nawet mocniej ambientem, czasami z melodeklamacjami, partiami wokalnymi, wręcz zahaczającymi o muzykę metalową, w szczególności black metalową, i gdzieś w tym wszystkim jeszcze sporo muzyki elektronicznej. Natomiast ostatnia płyta, już wydana tak trochę pod szyldem tego pobocznego projektu, tak? On jest opisany jako Nirnaed Experimenta, to już jest zdecydowanie bardziej przesunięcie się w stronę takiego ambientu. Niektórzy mówią chill outu, niektórzy widzą tam jakieś jazzowe nuty. Zresztą to jest zawsze bardzo ciekawe czytać, słuchać porównania i jakie ludzie mają podczas słuchania tej muzyki skojarzenia. Tak, i te klasyfikacje, które na siłę Tak. próbują czasami włożyć pana twórczość. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to mamy poezję i to tak naprawdę od czasów Młodej Polski. Po w sumie nawet od romantyzmu, od Słowackiego, tak? Po nawet pana teksty, czy jak to wygląda? Od Młodej Polski, od Micińskiego, przez częściowo też okres międzywojenny, aż po moje teksty, ewentualnie po teksty twórców czeskich i słowackich, które tłumaczę na polski. Tak, bo jest pan też tłumaczem i ten polsko-czeski, polsko-słowacki nurt jest cały czas, no, też codziennością. Tak, oprócz tego, że jestem z wykształcenia muzykiem, no to z czegoś jeszcze trzeba było żyć, więc jestem też z wykształcenia z jednej strony historykiem literatury, a z drugiej strony tłumaczem języków zachodniosłowiańskich. A stąd Jeżeli... znam tylko właśnie krok tych własnych tłumaczeń wykonywanych nie po to, żeby zarabiać nimi na chleb, bo nie każda praca tłumaczeniowa to jest praca, z której da się żyć, ale po to, żeby mieć z tego jakąś przyjemność i żeby coś zrobić sensownego. Mówimy w tym momencie, tak, o tłumaczeniu literatury, głównie poezji czeskiej i słowackiej. Tak, ale wkraczając jeszcze raz na muzykę, bo to jest taki główny nasz temat rozmowy, to gdyby pan mógł wyróżnić jakiś sukces w tym dorobku, który do tej pory był, jak pan go definiuje też, ten sukces? Sukces to jest takie chińskie pojęcie, bo dla jednego sukcesem będzie, że coś udało mu się dokładnie tak, jak chciał i brzmi tak, jak chciał, a inny sukces mierzy wyłącznie miarą sprzedanych płyt.
Dla mnie osobiście takim wymiernym sukcesem jest to, że kiedy wróciłem do bardziej aktywnego tworzenia, mniej więcej po około 20-letniej przerwie w wydawaniu muzyki, w wydawaniu płyt, to dość szybko znaleźli się starzy słuchacze, odnaleźli się. Wyszło tak po prostu, że okazało się, że nie jestem jakiś tam, nie wiem, zapomniany, czy gdzieś to tam przepadło, tylko ci starzy słuchacze są i pamiętają, i nawet ucieszył ich ten powrót. Zainteresowali się nie tylko wznowieniami, nie tylko reedycjami, ale również tymi nowymi wydawnictwami. Tak, i odkurzyli stare płyty i mogą w dalszym ciągu czekać na nowe. Tak, no odkurzyli w tym sensie, że po prostu nabyli reedycję, bo na przykład drugi materiał nagrany w 99 roku, Nirna Edarno Ediat, on był tak naprawdę tylko na kasetach. On się na płycie CD w końcu ukazał w roku 2020. No tak, no to... Też jakby ci, którzy czekali na wydanie kompaktowe czy winylowe, bo przy okazji była płyta winylowa, w końcu się doczekali. A najlepsze wspomnienia muzyczne z tamtego czasu albo z niedawnych lat? Najlepsze wspomnienia z tamtych starych czasów to... To co, Na... festiwale gotyckie jakieś? Tak, to na pewno Bolków, w którym graliśmy dwa razy. Niesamowity klimat, niesamowita atmosfera, niesamowity festiwal. Na pewno też bardzo miło wspominam wszystkie koncerty wyjazdowe, które graliśmy jako cieszyński zespół Tęgorod, tak, w którym grałem na klawiszach. Tych koncertów był ogrom i te wyjazdy czasami były naprawdę dalekie. Wiadomo, to też były inne czasy, inaczej się do tego wszystkiego podchodziło. Człowiek był młody, mógł sobie pozwolić na zupełnie więcej niż teraz, kiedy ma po prostu obowiązki i rodzinę do utrzymania. Natomiast było to coś na pewno fajnego, wartego przypomnienia sobie, wspominania, chociaż no, to se ne wraca. To se ne wrati. Zgadza się. Ja życzę panu tego, żeby było oprócz tych wyjazdów, żeby też było dużo koncertów, albo, bo wiem, że pan być może wróci do takiej muzyki na żywo, ale też, żeby więcej też się działo tu w naszym środowisku, żeby pana projekty były bardziej dostrzeżone, bo takie mam wrażenie, że czasami gdzieś o nas słychać dalej niż tam, gdzie mamy gniazdo, ale to może moje takie wrażenie. No, ma pan rację. Jest takie powiedzenie, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, a to można sparafrazować, że nikt nie jest muzykiem we własnym domu, w swoim mieście. Bo czasami rzeczywiście odnoszę wrażenie, że zdecydowanie bardziej rozpoznawalny jestem na przykład na Słowacji, w Hiszpanii, zwłaszcza w Hiszpanii. No okej, tam to była kwestia tego, że przez długi czas miałem hiszpańskiego wydawcę. Ale na przykład gdzieś we Francji, czy nawet w południowej Ameryce, a w Cieszynie i okolicach dużo, dużo mniej. To, żeby było głośniej i więcej. Dobrze. A zapytam teraz tak, wkraczając na pole już niekoniecznie artystyczne, ale o pana zasady, wartości, którymi się pan kieruje, albo jakieś motto, które przyświeca panu no, na co dzień w tych obowiązkach, o których pan wspomniał. Na co dzień, jakby to ująć, po prostu, żeby żyć dobrze, żeby żyć tak, żeby nikt przez ciebie nie płakał, chyba że miałyby być łzy wzruszenia. No tak, To to... gdyby takie łzy miały popłynąć przy lekturze czy słuchaniu tej twórczości, to jak najbardziej. No tak, ładne słowa. A jeżeli chodzi o plany, marzenia na najbliższy czas? W tej chwili, albo inaczej, w tym wieku to człowiek już ma coraz bardziej realne marzenia i coraz bardziej realny plan. A jaki to Najszczęśliwszy. plan? Powiem panu, że najszczęśliwszy będę, jeżeli po prostu nic się nie popsuje, ani nic nie pójdzie w złym kierunku. Na Tak. pewno wiadomo, przydałoby się więcej czasu na granie, więcej czasu na tworzenie muzyki.
być może na jakiś powrót do działalności koncertowej. Chociaż dziś, w czasach tak zwanej globalnej wioski, gdzie praktycznie mając internet i inne środki komunikacji czy też przekazu można dotrzeć wszędzie, te koncerty nie są już z punktu widzenia przynajmniej promocji danego muzyka tak bardzo niezbędne i potrzebne jak 20-30 lat temu. One na pewno są istotne z punktu widzenia zespołów, które, jak się to mówi, muszą się spiąć budżetowo, zwłaszcza w sytuacji, kiedy muzyka przez internet jest albo sprzedawana bardzo tanio, albo eksploatowana przez platformy, które większość zysku zachowują dla siebie ze sprzedaży, względnie kiedy po prostu dany artysta widzi, że jeżeli tak to ma wyglądać, to równie dobrze można swoją muzykę po prostu rozdawać wszystkim chętnym za darmo w formacie cyfrowym. Takie czasy niestety i takie obyczaje. Dobrze, odsyłamy Państwa, odsyłamy czytelników i odbiorców naszego portalu do Pana twórczości, Piotr Wójcik. Można znaleźć gdzieś na pewno i fragmenty muzyki albo tekstów, prawda? Można praktycznie na wszystkich platformach. Nie wiem, czy możemy wymieniać nazwy. Ale spokojnie, jeżeli Piotr Wójcik gdzieś tam, prawda, ktoś wpisze, czy skontaktuje się z Panem choćby na Messengerze, to... To oczywiście wszędzie znajdzie. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia.